Nie wiem dlaczego. Mam jakieś rażące w oczy liany. Pytanie tylko, dokąd nas to prowadzi? Tam był ten most. Ekstra. I tam jest coś, chyba można tam wejść. No fajnie, ale do czego była ta dziura? Aby żadnej dźwigni tam nie było, bo jak się pomylę, to będę musiał jeszcze raz iść. No nie wiem, nie wiem co tutaj jest. Nic, po prostu nic tam nie było. Tam jest jakieś zniesienie. No jakaś dziura, w której nic nie ma. Zaraz, zaraz. Czy tutaj my stąd przyszliśmy? Nie. Ale czemu ja to takie dziwne dźwięki słyszę? Nie wiem dlaczego. Ej, tutaj też nic nie ma. Tam jest jakaś dziura. No dobra, no to idziemy do tej dziury. Ojej. Dobra. Ja tutaj zaczynam się gubić, bo nie mam pojęcia, jaki to ma w tym te wszystkie te dziury, wszystkie, jaki to ma w tym sens. Nie umiem się tego domyślać. Aha, czyli tutaj nas coś zaprowadziło. Tylko ja proszę tutaj o jakieś apteczki albo coś. Przydałoby się. Przydałoby się. Tutaj nic nie ma. A tam na górze. O, mamy tutaj jakieś, jakąś kamerkę. To jest. A tutaj mamy ten nasz pierwsze koło zębate, które będziemy potrzebować. Jak kojarzycie już Tomb Raider Anniversary, to możecie skojarzyć o co nam chodzi. Mamy szukać kół zębatych. Ich było bodajże 4 albo 3. Chyba 3 było ich. No i się wróciliśmy. Czy jednak znajdę w tym sens? I postaram się uczulić tutaj na częste zapisywanie. Ponieważ jak rzadziej się zapisuje, to Tomb Raider mam może strzelić w ochę. I zaciąć się i będziemy musieli od nowa wszystko robić. Postaram się jakoś to ogarnąć, postarać się zapamiętać jakąś dziurę. Z tego co kojarzę, nie da się tam spiąć. No nie, czemu mi to robisz? Jaki to, co tutaj było? Chyba nic. A tam nie wiem, czy tam można wejść w ogóle. Zaraz zobaczmy. Nie wiem, będę szukać bugów. Może tam jest jakiś sekret. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że nas coś poprowadzi ta szczelina. O właśnie. Tu będzie pewnie sekret. Jak jest na Tomb Raidera. O. Taki trudny. Być takie
O, jest. No i mamy naboje do szutka. Ojej, coś jeszcze, tylko kurczę, czemu one tak się pod ścianą są? No. Także. Sekret mój pierwszy odkryty. Nie chcę się tam na wodę wskakiwać. To idziemy dalej. Przepraszam, że przynudzam i... Znaczy, przynudzam w sensie grania. Ponieważ, jak mówiłem wcześniej, szukam i cały czas tylko szukam, czy są gdzieś jakieś ukryte apteczki, czy jakieś inne znajdźki. No i głównie na razie się tak obiega. Bo już naprawdę nie pamiętam Tomb Raidera dokładnie. Zwłaszcza tych pierwszych części. Zwłaszcza jedynki. Jedynkę grałem dość dawno. Dawno, bardzo dawno temu. Więc mogę nie pamiętać. Z tego co wiem, tam teraz, gdzie idziemy, to była trzecia. Nie, druga chyba. Drugie koło zębate. Aha, czyli to się zlewało. Znaczy zlewało. Czyli tutaj mamy dwa przejścia. Fajnie. Bardzo fajnie. Tutaj mam jakieś wzniesienie. Zaraz pójdziemy do tego wzniesienia. Zobaczmy, co ono tam kryje. Dziwne to jest. Tutaj też nic nie ma. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej i co spotkamy dalej? A, nasz mostek! Nasz kochany mostek. Zrobimy super ruch. No dobra, ograniczę się ze słowem i idziemy dalej, bo to już nie ma sensu mówić tak często, wtedy się co prawda nudzi i staje się monotonne zbyt bardzo. No, nie straciliśmy życia. Idziemy w którą stronę? Chyba tą. Ta lewa strona jest już zaliczona. Tutaj nic nie ma. Żadnych apteczek. A szkoda, bardzo szkoda. Bo przydałyby się na przyszłość. W Goldach zawsze rozpieszczali nas znajdźkami. A pamiętam, że w dwójce, w Goldzie, Gold, to, jeśli. Dla tych, którzy nie wiedzą, Goldy to są dodatkowe części wydane przez twórców. No i w sumie nie mają nic znaczenia dla fabuły z poprzednich części, za wyjątkiem Tomb Raidera 3. To one nie mają nic wspólnego z fabułą wcześniejszą. No i są to po prostu dodatkowe poziomy. No i co? I w dwójce właśnie w Goldzie tak dawali nam dużo amunicji, dużo apteczek, że pod koniec wszystko miałem przynajmniej po 3000, zwłaszcza do Uzi, nie wiem, po 3000 amunicji. Tak nas rozpieszczali tym wszystkim. Zaraz, tutaj coś mamy. Tutaj coś mamy, a wcześniej... Zaraz zobaczmy.